będąc młodą lekarką, która trwa na swym gumiennym posterunku, jak nieubłagana strażnica. Wszedł raz do mnie pacjent o rozbiegniętym spojrzeniu. Dzień dobry, pani doktor. Domniemywam, że mam nadmierne rozszerzenie przełyku. Nie rozumiem. Otóż panuje ogólne zdanie, że za dużo rzeczy gładko przełykam. Na przykład? Na przykład, będąc wysoko postawioną osobistością, wymijam się z prawdą co do majątku i wykształcenia, naród mię to wytyka, po sądach cięga, a ja nic. Przełykam jak glebulkiem i po wszystkim. Proszę kontynuować. Albo, będąc na szczytach władzy, zarzucają mnie tak zwane kontakta. A ja nic. Śmieję się, ha, 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 wytryskuję dowcipem i po wszystkim. Zapisałem. Albo, będąc ministrem pewnej dziedziny życia zbiorowego, społeczność mnie zarzuca stronniczość, czystkę i naciski za pomocą telefonu. A ja nic. Przełykam jak małą rodzynkę, mówią, że mam odporną osobowość i po wszystkim. I co dalej? Albo, będąc prominentem, zdejmywam niewygodnych, wtykam swojaków, obsadzam rady dozorcze, fundusze i temuż podobnież, naród na to robi larum, a ja nic, przełykam jak pazdylkę tyk-tak i po wszystkim. Zanotowałam. Nawet koalicjant stwierdza, że go to żenuje, chociaż on za duże żelady nie posiada, a ja nic. Więc tak sobie myślę, że ogólnie za dużo przełykam. Rozumiem. I najsamszut spróbuję wkroczyć terapią perswazyjną. Czy pan może słyszał, że przodkowie nasi posiadali dawniej kiedyś zjawisko honor? Honor? Nie słyszałem. A co to jest? Takie coś, że jak któregoś przyłapali na gorącym, to sobie strzelał do łba, wyzywał na przydeptaną ziemię, albo przynajmniej zapodawał się do dymisji. To te przodkowie chyba byli nienormalne. Cóż, widzę, że perswazją nie wskuram i będę musiała wkroczyć chirurgicznie. Proszę się położyć na leżance. Już się kładnę. Zadam pacjentowi narkozę. Wow! Rozerżłam thoraksa, czyli podgarle. Obnażyłam przełyk, którym istotnie okazał się rozepchany do przesady. Chlasłam po nim skalpelem raz, drugi i trzeci i zostawiając światło cieniuśkę, jak za przeproszeniem włos, zaszyłam całość cadgutem. Następnie, zręcznie obudziwszy pacjenta, dzień dobry, zadałam mu pytanie diagnostyczne głośno. Proszę pana, nie zrewanżował mnie się pan na parapecie, więc chyba jest pan nieokrzesanym burkiem, czyli chamem, tak? No, no, no. Kładnę na parapecie zwitek waluty eur, a jak pani doktor nie cofnie inwektywy, to przylepszę ziemię i po panią wyzwię. Brawo! No. I oto nam się właśnie rozchodziło. Już umie się pan znaleźć i już pan wszystkiego tak gładko nie przełyka. Ach, to dzięki stukrotne i podeszlę pani paru kolegów z formacji. Żegnam wylewnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie do swej dalszej działalności, pomyślałam, że młoda lekarka jednym prostym zabiegiem może poprawić całej rządzącej elity. A potem radośnie zajrzałam do zwitka waluty eur. Niestety, byli to tylko zużyte bileta metra po jakimś służbowym wyjeździe. Ech, chyba z tą poprawą to nie będzie takie proste. Do usłyszenia.